przy wyborze zawodu ogrodnika na pewno trzeba po pierwsze, jak przy wyborze każdego zawodu, kierować się kwestią ekonomiczną. Ale jeżeli już zgodzimy się z warunkami ekonomicznymi, wtedy powinniśmy zastanowić się, co nas cieszy. Jeżeli cieszy nas ruch, praca na świeżym powietrzu, wtedy zdecydowanie powinniśmy pójść w tą stronę. Bardziej cenię w pracy ogrodnika możliwość kontaktu z przyrodą. To, że codziennie jestem na łonie przyrody, codziennie widzę tą przyrodę, codziennie ją kształtuję, codziennie wpływam na jej kształt, widzę owoce swojej pracy. Jeśli chcemy być ogrodnikiem, po pierwsze powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy pracować na łonie natury, czy wolimy pracę w biurze. Czy wolimy pracę w ruchu, czy wolimy pracę siedzącą. Czy cieszy nas obserwowanie efektów własnej pracy, czy raczej wolimy robić coś i nie patrzeć na tego efekty. Czy chcemy brać odpowiedzialność za to, co robimy, czy nie do końca. Musimy sobie odpowiedzieć na takie pytania. Oczywiście wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej zawód ogrodnika staje się coraz bardziej pożądany na rynku. Coraz więcej osób w Polsce chce mieć ładne ogrody. Patrzymy, jeździmy po świecie i widzimy, jak na przykład wyglądają ogrody w Anglii, we Francji, chociażby w Niemczech. I chcemy mieć coś takiego u siebie, więc w tym momencie potrzeba tych ogrodników wielu, żeby sprostać potrzebom rynku. Środowisko pracy ogrodnika to jest przyroda, to jest ogród. Jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy na powietrzu. Wiąże się też to z zaletami i z wadami. Na przykład zaletą można powiedzieć dla niektórych jest to, że po miesiącu pracy jesteśmy opaleni, tak jakbyśmy wrócili z egzotycznych czasów. Ale z drugiej strony, kiedy pada deszcz, no niestety pewne rzeczy musimy iść zrobić. No i w tym momencie musimy się do tego przygotować, czyli po prostu musimy się lepiej ubrać. Warunki pracy ogrodnika są bardzo zmienne, zależą od pogody. Czyli jeżeli mamy słońce, wtedy jesteśmy narażeni na upał. Jeżeli pada deszcz, jest chłodniej, jest wiatr, no to wtedy niestety musimy ponosić tego konsekwencje i przygotować się do tego cieplej ubierając na przykład. Jakbym mógł w trzech słowach opisać zawód ogrodnika, to jest satysfakcja, aktywność i spokój. Satysfakcja, bo widzimy owoce swojej pracy, mamy na nie wpływ i cieszymy się tymi owocami. Po prostu kiedy widzimy, jak rośliny kwitną, no to wtedy serce nam rośnie. Aktywność, bo cały czas jesteśmy aktywni, cały czas jesteśmy w ruchu, nie potrzebujemy dodatkowych siłowni, nie potrzebujemy dodatkowego biegania, niczego takiego, jesteśmy cały czas w ruchu. A spokój, bo obcowanie z naturą, z zielenią, z kolorem zielonym daje nam ukojenie nerwów, uspokaja.